granaty czekoladowe to jest normalnie hit. To jest normalny kit. No to zawsze było niedobre. To właśnie było z tej czekolady, podobnej czekolady. No tak, ale to... No tak, to był kit, ale jednak hit. Niedobre. No pieniążki to były. Ale niedobre, moim zdaniem. A nie kojarzy ci się nawet dobrze? Nie. Kojarzy mi się to, jak babcia mi czasami dawała takie i nigdy tego nie jadłem, bo było takie niedobre. Zawsze gdzieś się to walało mnie, na przykład w plecaku do szkoły na dole tam były te monety. Dobra, może zróbmy tak, że raz ty, raz ja oceniamy. Dobra. To dla mnie monety hit. Kolorowe lizaki. Hit! Hit, no. Hit? One dobre były, no. Hit. To białe było... tylko zawsze było takie niedobre. Ja wolałem te pomarańczowe, które są. To w ogóle lubiłeś totalnie co innego niż no, ja. No, te pomarańczowe bardziej by było najmniej białego, nie? Ale białe dla mnie najlepsze. To hit. Hit. Irys, no tutaj hit. Irys. To jest hit, dajcie znać koniecznie, czy wy to wiecie z was jadł w ogóle. Tak, bo to są bardzo stare cukierki. No, ale jeszcze je sprzedają chyba w ogóle tak. W sklepach, a i są bardzo dobre. No, taki niepowtarzalny smak, że nic takiego smaku nie ma już jak Irys. To prawda, dawny. Nie. To hit. Co? Niektórzy piszą, że hit. O nie, co? No. Ja nie lubię tych ludzi już. Landrynki w puszce Landrynki to w nie puszce, wiem. Tak, w metalowym pudełku, to jest hit. To było bardzo ja dobre. W ogóle nie pamiętam, pamiętam zwykłe landrynki i zawsze wybierałam te białe. Oczywiście oprócz białych to wszystkie hit. Tak mi się wydaje, że oprócz no białych, nie. Nie? Dla mnie hit, ja klikam hit. No i 76%. Uuu, hit! Orężada w proszku? Ja tego nigdy nie jadłem, takiej Heleny, no. I za moich czasów w sklepikach to były takie długie lance tego i to nadal się tak sypywało, są. No. Nadal są, ale czekoladki, orężatki w proszku zawsze były w sklepiku i chłopaki u nas w szkole podstawowej, jeszcze jak chodziłam do szkoły podstawowej, przyjmowali to do nosa. Nie, to u mnie nie było aż tak. Chłopaki byli strasznie dziwni, ale pozdrawiam was. Ryż preparowany. No on był słodki, dobry. No taki se. No co? To było takie najtańsze coś, co się tak wsypywało. A pamiętasz? Nie, no dobre to było. Pamiętam, jak se tak wsypywało dużo do buzi. To było tak słodko, no i było tak okej, okay, no. A pamiętasz szyszki? Szyszunie takie zbite? Tak, no. No to jest właśnie ten sam. No szyszki, no. No. No hit niech będzie. Niezłe. O! Lody na ciepło! Hit. Najgorsze! Hit! Obskurne, obleśne, piankowe lody na ciepło! Napiszcie w komentarzu, kto z was lubi lody na ciepło, albo lepiej nie piszcie, bo was znajdę. To jest niedobre, jak można to jeść? Cudowne! Lody samo... Co ty mówisz? Samo o sobie mówi, lody mają być na zimno, a nie na ciepło. Hit! Nie! Teraz moja kolej, to jest hit! Nie, uwielbiałam lody na ciepło! Okropne są lody na ciepło. Myślę, że musisz jeszcze raz spróbować po nie, prostu. Nie. Blok czekoladowy, ochystwo totalne. Nie. Ochystwo totalne, nie. Z takim w środku czymś możemy, niedobre to możemy było. Razem zdecydować, że to kit. No, nie wiem, czy by to jedliście, czy nie. Ale kiciuwa. Gumta. Gumy kulki. No to już klasyk. 10 groszy. 10 groszy, nie? Guma kulka. Czy one nadal są? Czy są chyba jedliście je i ile kosztują? Bo kiedyś są były po 10 groszy. Po 5 groszy były nawet. No teraz pewnie jest 50 groszy jedna. No co ty, jak ona... To jest taka guma, gdzie na początku ma bardzo intensywny smak. A potem nic nie ma, nie? Potem jest nie ma ani smaku. Ani smaku nie ma, ani... Hit. Galaretki. O, brzydliwe galaretki były zawsze, te takie całe galaretkowe. Cukierki z galaretką jeszcze można było przeżyć, ale to... To był totalny kit. Skończyły się słodycze i sprawdźmy teraz, jakie zabawki mieliśmy w domu. Zabawki bądź to różne po kolei, gadżety. Raz ja, raz ty. Kto teraz pierwszy? I pierwsze jest jojo. Ja miałem jojo. Ja też miałam jojo. Ale nigdy to nie było jakieś moje, mój konik no, jojo, ale miałeś nie? Czy nie miałeś, miałem, jest pytanie. No, ja też miałam. Tak. Ja też miałam jojo, tak. Czyli tak. Nie działa nam. To nie. Też nie działa. No nieważne, ale my mieliśmy. Mieliśmy. Czy miałeś w dzieciństwie wielokolorowy długopis? Tak! Dziewczyny zawsze to miały. Tak. Ja jak kiedyś miałem 3 kolory, to już było bogactwo. A dziewczyny zawsze miały takie po 20 tych kolorów. Taki to. Takie wielkie te długopisy były. Niewygodne strasznie. Niewygodne w ogóle. Ja nie lubiłem, nie miałem raczej. Raczej miałem jeden długopis. Ja miałam. Ty miałaś, no... Napiszcie w komentarzu, co o nich sądzicie. Skaczący pająk? Jakoś nie nazywało miałem. Tą pompką się na... No, ja też nigdy nie miałam. Mój kolega kiedyś to miał i straszył nauczycielki w szkole, w podstawówce, z tego co mi się wydaje, że kiedyś na lekcji właśnie tym psikał,
Ale no ja tego nie miałem jakoś, nie było mi nigdy po drodze z tą zabawką. Ja też nie miałam, na szczęście. Gumowy ołówek. Pamiętasz gumowy ołówek? Pamiętam, ale nigdy nie miałem, nie ma opcji. Ja zawsze miałem najtańsze takie za 50 groli. To prawda, ja nigdy nie miałam swojego takiego ołówka, jednak... Ukradłaś. Wydaje mi się, że w moim piórniku na 100% taki był, ale nie kupiony przeze mnie. Czyli ukradłaś, no pięknie. Nie, to nie jest kradzież, tylko to jest czasem to tak, jest że jak użyczenie coś... na wieczność po prostu. Na wieczne nieoddanie, tak. Tak. No i widocznie było też w przypadku tego ołówka. No to oczywiście, że miałem żołnierzyki, nie. Panie! Ile ja płakałem o te żołnierzyki, dodatkowe zestawy, ja miałem czołgi, człowieku, bazy mi ojciec kupował. Co ty gadasz? No, naprawdę? Bazy miałem takie wielkie, miałem czerwone i zielone żołnierzyki. Jedna baza to czerwone były, a druga zielone i była walka. Pu, 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 się strzelali normalnie. Co ty mówisz w ogóle? I padali sobie, a ja się pamiętam. W życiu bym nie wzięła pod uwagę, że ty mogłeś mieć żołnierzyki. Czołgi, samoloty. Wszystko miałem z żołnierzyków, tak samo jak tą matę. Jak ty bogaty taką. Dzieciak byłeś w bananie. Nie, ja miałem właśnie dużo żołnierzyków, a ja ogólnie miałem bardzo mało zabawek takich różnych. No, bardzo mało, miałem dużo żołnierzyków, to prawda, no. Nie, no miałem to ja pasz, w ogóle. Tu były takie brązowe i zielone, to ja właśnie takie miałem i oni walczyli między sobą. Mówiłeś, że czerwony miałeś. No, bo tak mi się, ale mi się wydaje, że jakieś innego koloru po prostu i miałem bazy różne. Takie normalnie plastikowe stawiałem cyk. Chłopcy się odpalił. I drugie, no, zarąbiste, palił mi się dalej żołnierzykami. Miałem. Miałem w dzieciństwie. Bierki. Oczywiście. Ja miałem bierki, ale raz jak przegrałem, to wyrzuciłem je do śmieci. Wiesz, że nawet teraz mamy bierki w domu? Wiem, że mamy, bo gdzieś do odcinka kupowaliśmy chyba. Dokładnie, mamy ze dwa pudełka bierek. Gniotka. To jest coś, czego ja nie miałem, a chciałem mieć. No ja miałem bardzo mało zabawek właśnie, w sumie. Chodzi o to, że ja miałam to w ręku, ale to nie było też moje, że ja miałam kupione to, że dla mnie to było. Gniotka nie miałem nigdy, no bawiłem się czyimś tam. W szkole się robiło gniotki, ale tak, żeby był kupiony, czy szkolnego może miałam. No. Dzieci siedzące? Nie, no absolutnie nie miałem, ja takich rzeczy nie miałem, taką zieloną ścianę. Jak te gwiazdki są, tak miałem takiego koloru ściany. Ty też miałeś zielony pokój. No. Później miałam fioletowy, miałam też pomarańczowy. Ale wierzcie mi lub nie, ja chciałem mieć zielony pokój zawsze, bo zawsze miałem to na myśli, że to będzie mój green screen. Zawsze, od dzieciaka. No nie wierzę. Że jak będę miał zieloną ścianę z tyłu, to jak będę nagrywał kiedyś gry, bo zawsze chciałem, to będzie zielona ściana, żeby to był green screen, żebym już nie musiał kupować. Zawsze tak było, no. Przecież to jest chłop 300 IQ. No. Klocki. Jakieś a to tam są, miałam. To są te duże klocki, nie? Takie właśnie te takie, kurde, stare klocki. Nie jakieś Lego czy coś, tylko to są te stare klocki. Ja miałem, ale jakoś niedużo tego miałem. Ja w ogóle nie pamiętam do końca wszystkich swoich zabawek. Ja pamiętam jedną lalkę, jedną porcelanową, którą dostałam od mamy i którą postawiła na szafce. Ja się jej tak strasznie bałam i ona mnie zawsze straszyła w nocy. Nie, to ja miałem też bardzo mało, ale miałem te klocki. Klocki na pewno, miałem te klocki na pewno, no. Ja nie pamiętam, być może. O, Tamagotchi, nie miałem Tamagotchi, ja nie było miałam, mowy nawet o no, tym. Nie było mowy i miała jedna z moich koleżanek Milena i pamiętam, że tak bardzo jej zazdrościłam i my się wtedy spotykałyśmy u niej w domu. Żeby grać w Tamagotchi? Żeby grać w Tamagotchi, no, miałam. Nie, to ja też nie miałem, ani też chyba w ogóle nie pamiętam, czy ktoś miał z moich znajomych. Tak mi się wydaje, że ja w to nigdy nie grałem. I kolejny quiz przed nami. Czy jadłeś w dzieciństwie watę cukrową? Ale ja pytanie nie. Durne. Ja nie. Nie jadłem w dzieciństwie. Ja jak... Naprawdę? Nie. Myślałam, że sobie z nami żartujesz. Nie, naprawdę. Jak miałem zjadłem pierwszą watę cukrową, to ile ja miałem lat? Nie wiem, z 15? Ale serio? Chyba głupoty gada. W dzieciństwie to zaraz dzwonię do mamy Sylwii. Nie, nie jadłem wat cukrowych. Nie. A gdzieś, nie wiem, na Okunice, albo nie, na w Grecji, nie, nie wiem, w Egipcie. Nigdzie, nigdzie. Gdzie na wakacjach? Cukrowy? Nie. A z Bałtykiem? Ja nie chodziłem na festyny tak jak ty, pamiętaj o tym, że w mieście nie ma festynów. Ale on gada, po prostu mieć. Ty nie wychodziłeś w ogóle z domu. No bo trzeba było grać. No właśnie. Puszczałeś latawce, kiedyś z tatą raz puszczałem latawce. Miałam nawet latawiec swój. Ja też miałem latawiec, puszczałem z tatą raz latawca, ale tak mnie to wkurzało, że nie chciał lecieć, że już potem chyba tylko raz go puszczałem. Naprawdę? W życiu, no. O, biedny. No, tak mnie to wkurzało, że nie chciał polecieć, totalne gówno te latawce, nie? Kupa.
Totalna kupa. Ty budowałeś zamki z piasku, no na morzu mi się zdarzało, no musiało się, no. Czy nad morzem, czy tak po prostu, no to takie, bo piaskownicy... No, gdzieś, no. No zawsze się były babki takie się stawiało z wiaderek, nie? W zasadzie tak, no, tak, tak. No, to tak można zaliczyć chyba, no. Gdzieś się na dmuchanej zjeżdżalni. Tak, ja mam historię w ogóle ze zmuchaną zjeżdżalnią. Kiedyś byłem na Okunince i na dmuchanej zjeżdżalni byłem ja i mój brat Arek. I jak byliśmy jeszcze takimi małolatami totalnymi, to ja nie wszedłem na to zjeżdżalnię, a mój brat wszedł. I to tam się chyba opłacało na 15 minut, czy na ileś. I Arek wszedł na tą zjeżdżalnię, zjechał raz, powiedział, że jest nudno i poszliśmy stamtąd, bo już się bał wejść drugi raz. I on powiedział tak, nudno jest, idziemy. Po jednym zjeździe, nie? A, tak. Zresztą on miał chociaż odwagę wejścia, no tak, tutaj Patryk ja został na dole. Ale później, jak byłem starszy trochę, to już się powiem na tych zjeżdżaniach. Czy oglądałeś? Oczywiście, że się oglądało wieczorynki. Oczywiście, że nie. Ja w ogóle nie oglądałem, nie? Nawet nie, nie są. Nigdy nawet jednej wieczorynki nie, no, kiedyś... o 19 nie obejrzałeś wieczorynki. No, może z kilka razy co mi się zdarzyło. Co ty gadasz w ogóle? Serio, no bo ja nie oglądałem, ja miałem taką... Ja Jetixa oglądałem. Fox Kids, o! Fox Kids się nie nagrała było kiedyś takich rzeczy. Było, no u ciebie nie było, bo u ciebie było... jest koniec świata. Że to... Przecież ty jesteś jakimś w ogóle dzieckiem wszystko mającym. Tak, wszystko mającym, bo miałem Fox Kids telewizję. Tak, jak miałam pierwszy raz jakiś Cartoon Network albo XD, ja nie miałem albo nigdy Cartoon takie Network. Rzeczy, to w ogóle okazało się, że nie mam w ogóle po polsku, tylko po niemiecku oglądałam bajki. Ja nie miałem w ogóle Cartoon Network, nigdy. Ja miałem nawet taki dywan, nie wiem czy wy kojarzycie taki dywan. Ja się bawiłam, ja żartuję. Ja wiesz, ale ja miałem taki dywan zamiast dywanu takiego zwykłego w pokoju, to miałem taki dywan w... ten. Tu wam się wyświetla gdzieś ten dywan, no, ja wiem o co chodzi. Takie drogi, zasady drogowe i tak dalej, nie? Kompot owocowy. Piłem, ale nienawidzę kompotów. Co ty gadasz? Jak można pić kompot? Kompoty są przepyszne, a taki wigilijny susz, kompot susz też jest pyszny. Nie, wigilijny kompot susz to jest totalna sraka. Moim zdaniem, nie? Przestań ciągle mówić. Nigdy w ogóle tego nie piłem, nie? Czy bawiłeś się w szkole lub szpital? No, nie. Oczywiście, w szkołę, w szpital, w sklepik. I uwaga! Ja się bawiłam nawet w kościół, że ja chodzę na mszę do kościoła! I u mojej sąsiadki Karoliny. A byłaś tym księdzem, byłaś? No zdarzały się różne rzeczy. Ja bardzo często w ogóle byłam mężczyzną, bo to była rodzina cała, nie? I my po prostu chodziliśmy do na mszę do kościoła. I u mojej sąsiadki Karoliny miała takie wysokie schody. No, schody po prostu. No i wiesz, my na tych schodach tak wstawałyśmy i miałyśmy kościół. Nie, to ja totalnie nie. Ja się w podchody chowanego... Nienawidziłam podchodów. Yu-Gi-Oh! Karty graliśmy w te spinery, takie Beyblady. No, było grane. Czy robiłeś lody z Danonków? Tak! Uwaga! Nigdy nie robiłam lodów z Danonków. Mi mama zawsze robiła lody z Danonków, i bardzo zdrowe lody. I bardzo rzadko w ogóle ja miałam Danonki w domu. A nawet chyba w ogóle ich nie. Ja to tak Danonków nie jadłem tak, wiesz, normalnie jako jogurt, tylko zawsze Danonki to się na lody kupowało. Tak? U mnie, no. Zawsze aha, lody bo to były zdrowe lody, w zasadzie no, to i racja. I tylko w lato zawsze Danonki były, no. Ale ludzie pili Actimela kiedyś, a ja nigdy ja nie miałem, bo Actimel był drogi. No to ja Actimela, a nie Danonki. No. No a zawsze chciałam jeść te... czarno-białe. No, jogurty takie. Serki takie czarno-białe, czekoladowo-śmietankowe. Nie wiem. Monte. 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 O, zawsze to też chciałam u mnie Monte. Nie było nigdy w domu. Monte za drogie, no. Monte za drogie! Weźmy jogurt wyśmienity za złoty 0,2. To u mnie to samo było, za drogie zawsze. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się! Narka. Cześć!